Namzależy.pl Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Sklep Nam Zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Agencja marketingowa Efektownia. Wsparcie w zakresie sprzedaży i promocji online. Dzień dobry. Wojciech Siryk, PL, A dzisiaj naszym gościem publicysta, dziennikarz, redaktor Łukasz Warzecha. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Panu, kłaniam się Państwu. Dzisiaj, jak widzowie, widzą już od pierwszych sekund wywiad trochę nietypowy, trochę tak w dawnym stylu, a to dlatego, że nie ma mnie przed kamerą. Jakieś potworne choróbsko mnie łapie, więc pozwoliłem sobie dzisiaj ukryć się ponownie za obiektywem. Ja na wstępie przypomnę jeszcze tylko tradycyjnie o aktywności pod filmem, o subskrybowaniu naszego kanału. No i oczywiście o naszym wydawnictwie z najlepszymi biznesowymi i ekonomicznymi książkami dla najmłodszych. A my tymczasem, jak to na nam zależy, niemal od razu bierzemy się za sedno naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie to, co wydarzyło się w Polsce w ostatnich dniach. No właśnie, panie redaktorze, jak pan tak w niedzielę wieczorem o godzinie 21.00 zobaczył, jak się domyślam, na ekranie telewizora te wyniki, te słupki, to co pan sobie pomyślał? Pomyślałem sobie po pierwsze, że stało się to, co. Mówiłem, że się stanie i to nie, było jakiś, nie był to jakiś specjalnie odkrywczy wariant, no ale ten, w którym PiS wygrywa, ale nie utrzymuje władzy i który wciąż wydaje się wariantem najbardziej oczywistym. To była pierwsza myśl. Druga myśl, która się natychmiast z tym łączyła, to była ta dotycząca wyniku Konfederacji. No, zaskakująco niskiego w porównaniu z oczekiwaniami i wszystkie inne spostrzeżenia... Czy refleksje już były w dalszej kolejności, a więc te dwie pierwsze myśli były na początku. No właśnie, ja od razu może dodam też, że oczywiście wyniki wyborów można analizować pod bardzo wieloma kątami, czysto politycznym, geopolitycznym, społecznym, gospodarczym. Mi bardzo zależy na tym, żebyśmy się skupili, jednak gdzieś tam zawsze mając w tle właśnie kwestie gospodarcze, więc zapytam, jak pan myśli, czy po tym, co pan zobaczył, jeśli chodzi o wyniki tych wyborów? Jest szansa w Polsce na jakieś przynajmniej symboliczne prorynkowe zmiany? Bardzo trudno jest w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że jesteśmy wciąż w okresie oczekiwania i jeszcze będziemy przez kilka tygodni. A mnie polityka, polska polityka przyzwyczaiła do tego, żeby nigdy nie twierdzić, że coś już ostatecznie wiadomo. Jasne jest, że pisowi bardzo zależy na utrzymaniu władzy z wielu powodów, których tutaj nie będę wymieniał, bo to jest temat na osobną, odrębną i pewnie długą dyskusję. No i w ramach tego na pewno tam są składane bardzo ściśle za kulisami, czy też przynajmniej wysyłane sygnały pod adresem przede wszystkim PSL-u. Bo jak się spojrzy na arytmetykę rozdania sejmowego, to um, Zjednoczona prawica. Plus PSL, plus jeszcze kilkoro posłów, to byłaby bardzo niewielka, ale większość tych kilkoro posłów rozumiem, że PiS zakłada, że da się skądś tam ewentualnie. Wyjąć, czy to z Konfederacji, czy być może z y, y, Polski 2050, bo tu podkreślam, że nie traktuję trzeciej drogi w tym momencie jako całości, bo to zupełnie moim zdaniem co innego, czy y, Polska 2050, a PSL, jeżeli chodzi o te negocjacje. No i od tego tak naprawdę będzie zależało również, w którą stronę te kwestie gospodarcze pójdą. Chociaż uważam, że taki poziom y, socjalu i rozdawnictwa. Jaki miał miejsce dotychczas zarządów prawa i sprawiedliwości w ciągu tych 8 lat, nie będzie już możliwy. A trzecia droga zaznaczała, zwłaszcza w ostatnim okresie kampanii, dosyć mocno swój profil bardziej prorynkowy. Oczywiście próbując też trochę tutaj wejść w paradę Konfederacji, jasna sprawa. I myślę, że pewne rzeczy będą musiały się zmienić, właściwie niezależnie od tego, kto rządził. Mam nadzieję, że jedną z tych rzeczy będzie konsekwencja polskiego ładu, ładu czyli ta nieszczęsna 9% składka zdrowotna bez możliwości odliczania, bo to jest coś, co niesamowicie ciąży przedsiębiorcom. I tutaj też zapowiedzi były właściwie wszystkich partii opozycyjnych takie, że to się musi zmienić. Nie wiem, czy to będzie całkowicie powrót do dawnego systemu, tak jak zapowiadał Donald Tusk, no ale nawet gdyby założyć, że to jest koalicja PSL plus Zjednoczona Prawica, to moim zdaniem to się nie utrzyma w tej postaci. Druga sprawa, pytanie, jakie tutaj byłoby podejście, to kwestia. Planów podwyższenia wynagrodzenia minimalnego to jest też rujnujące dla przedsiębiorców, rzecz o której się znacznie mniej pisze, ale ja bardzo głośno alarmuję w tej sprawie od dawna. Znów odsyłam do moich tekstów, do moich wideoblogów, nie będę tutaj rozwijał tematu, dlaczego to jest takie szkodliwe, ale to ciągłe podnoszenie wynagrodzenia minimalnego a przypomnę, że rząd PiS zapowiedział na przyszły rok dwukrotne podwyższenie wynagrodzenia minimalnego. Do 4000, bodajże 400 zł, ostatecznie w, od 1 lipca. No, to, to jest po prostu wykańczające. Absolutnie wykańczające dla przedsiębiorców, ale także bardzo szkodliwe dla rynku pracy w ogóle. Więc to są takie dwie rzeczy, które przychodzą mi do głowy w pierwszym momencie. Natomiast, jak jak powiedziałem, bardzo dużo zależy od tego, jaki będzie skład rządu, bo mamy w tej chwili trzy scenariusze, które się rysują. Ten pierwszy, najbardziej oczywisty, Chyba najbardziej prawdopodobny wciąż to jest wspólny rząd trójkoalicji, powiedzmy centrolewicowej, czyli Trzecia Droga plus lewica, nowa lewica plus koalicja obywatelska. No i wtedy ze względu na obecność lewicy właściwie trudno powiedzieć, co z tego wyniknie, bo to jest taki mishmash, że. Pewnie byłoby tak, że największy wpływ miałby ten, kto by był w resorcie gospodarczym, a na ten ma największą ochotę trzecia droga, dokładnie PSL. Więc może jakieś korzystne zmiany by były. Drugi wariant, o którym się mówi, ale trudno powiedzieć, czy na ile on jest prawdopodobny, na ile to są jakieś próby wkładania kija w szprychy, czyli plotki bez pokrycia, bardzo często się to w polityce zdarza, to jest ten, w którym lewica zostaje gdzieś na na marginesie, a rząd tworzy tylko trzecia droga i koalicja obywatelska. No plus oczywiście kogoś tam trzeba będzie dobrać, bo same te dwa kluby miałyby za mało głosów na większość, ale to pewnie by się jak zwykle dało zrobić, nawet z PiSu można powyjmować ludzi, którzy nagle okażą się mieć dosyć jedynowładztwa Jarosława Kaczyńskiego. Takie historie też się zdarzały wielokrotnie. No i wtedy mielibyśmy chyba. Najbardziej wyrazisty rys liberalny, chociaż jak się słuchało Donalda Tuska w tej kampanii, to właściwie nie wiadomo, czy on jest liberałem, socjalistą, klerykałem, antyklerykałem. No nie wiadomo, Zelik po prostu. Nie wiadomo, kto to jest. No i wreszcie mamy ten wariant ostatni, o którym mówiłem, czyli PSL plus Spis. Plus no i tutaj. Mielibyśmy pewnie najmniejszy odwrót od tych kwestii socjalnych, ale tak jak powiedziałem, moim zdaniem niektóre rzeczy i tak byłyby nie do utrzymania. Więc wydaje mi się, że przynajmniej mniej będzie rozdawania publicznych pieniędzy, po prostu dlatego, że ich już nie ma do rozdawania. Ale na ile dalej pójdą zmiany w kierunku prorynkowym, proprzedsiębiorczym, w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Po prostu jest jeszcze za wcześnie. A może jeszcze czwarty wariant koalicja obywatelska, trzecia droga i konfederacja? Czy to już science fiction polityczne? Wydaje mi się, że to jest stosunkowo mało prawdopodobne. Um, raczej bym stawiał na to, że konfederacja niestety wylądowała w tej kadencji w pozycji, Znowu recenzenta, co było fajne w pierwszej kadencji i dawało duże możliwości, ale w drugiej kadencji obecności Konfederacji w Sejmie miało już być inaczej. Konfederacja nie miała być recenzentem, tylko miała być języczkiem uwagi. I w tych układach, które tam się w tej chwili decydują, ja się obawiam, że Konfederacja jest traktowana przez wszystkich dużych graczy wyłącznie jako taki rezerwuar, z którego można ewentualnie kogoś tam wyciągnąć. A nie jako potencjalny pełnoprawny koalicjant. No i też jest pytanie: oczywiście, jak liderzy Konfederacji by się w ogóle zapatrywali na taki wariant. Pytanie: jakie oni mają plany, bo to jest w tej chwili bardzo trudno powiedzieć. Na razie była chwila takiej jakby refleksji. Refleksja się skończyła, jak wiadomo, na zawieszeniu Janusza Korwin-Mikkego, czyli z dziesięciu przyczyn wskazaniu jednej. No i potem już zaczęły się pojawiać zdjęcia, że wszyscy zadowoleni zasiedli na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu klubu Konfederacji, są bardzo szczęśliwi i idziemy do przodu, już się nie zastanawiamy nad tym, co było. No, jakby trochę mało tej refleksji jednak. Tak, to o to na pewno jeszcze za chwilę zapytam, tylko pozwolę sobie jeszcze pociągnąć ten wątek potencjalnej współpracy Prawa i Sprawiedliwości i PSL-u. Czy pan naprawdę w to wierzy? No myślę, że opinia publiczna to zostałaby dosłownie wtedy zszokowana. Przecież wychodziłoby na to, że wielu szukających alternatywy, głosujących na trzecią drogę, właściwie wsparłoby ponowny rząd PiS. No przecież to by opinia publiczna chyba zwariowała, gdyby to się wydarzyło. Nie takie rzeczy się działy. Ja sobie zawsze przypominam taki dowcip w tego typu sytuacjach, bardzo stary jeszcze z okresu PRL-u, dowcip Andrzeja Mleczki opublikowany w Szpilkach, gdzie stoi takich dwóch typowych Polaków przed piramidą w Egipcie, jeden do drugiego mówi po pijaku: To nie takie rzeczy, żeśmy ze szwagrem robili. Więc to, to, to jest mniej więcej to, co się dzieje w polskiej polityce, często. Ale tak, oczywiście, problem jest i ten problem wynika przede wszystkim z tego, jak się zachowywał PiS. To PiS sobie zafundował ten brak zdolności koalicyjnej, bo no nie jest tak, że można kompletnie zlekceważyć i odłożyć na bok nawet retorykę samą, która była stosowana wobec partii z opozycji w drugiej kadencji PIS-a, zwłaszcza w kampanii, jeżeli się powtarzało wielokrotnie, że każdy inny doprowadzi do upadku Polski. No to potem trudno temu każdemu innemu usiąść z takim ugrupowaniem do stołu i rozmawiać w atmosferze jakiegoś tam podstawowego zaufania o wspólnych rządach. Więc tak, to ja nie mówię, że to jest bardzo prawdopodobny wariant, natomiast jestem w stanie sobie spokojnie wyobrazić wytłumaczenie, które mogłoby PSL, po które mogłoby PSL sięgnąć, żeby uzasadnić taką woltę. I też pamiętajmy, że wyborca PSL. To nie, to nie jest to samo co wyborca Polski 2050, na pewno to nie jest to samo co wyborca Koalicji Obywatelskiej, wyborca PSL. To jest wyborca bardzo interesowny, moim zdaniem znacznie mniej fanatycznie antypisowski. To jest wyborca konserwatywny jednak wciąż dosyć mocno, co widać zresztą w tym, jakie opinie na temat spraw światopoglądowych wygłasza Władysław Kosiniak-Kamysz. No tutaj ta, ta kotwica dawnego PSL-u, czy tego odwołania do historycznego PSL-u Mikołajczykowskiego jest bardzo silna. Po prostu dlatego, przepraszam, że sobie taką dygresję pozwolę, że ludowcy bardzo chcą tę kartę ZTSL-owską pogrzebać tam z PRL-u, więc odwołują się do, do przedwojennego PSL-u i tuż powojennego. Więc ja sobie jestem w stanie wyobrazić uzasadnienie, które by się wtedy pojawiło. Oczywiście byłby absolutny ryk, jazgot, wściekłość ze strony reszty opozycji, mówienie o zdradzie i tak dalej. To też jest jasne. Dlatego jest to kwestia kalkulacji Władysława Kośniaka-Kamysza i jego otoczenia, na co się zdecydują. Ja jestem przekonany, że tam padają bardzo daleko idące propozycje. Tuż przed naszą rozmową przeczytałem, że nawet pojawia się jakaś sugestia podobno, żeby Władysław Kosiniak-Kamysz był wspólnym kandydatem na prezydenta w 2025 roku. I mówię to bez ironii, bo moim zdaniem to jest polityk, który wciąż ma stosunkowo duży potencjał. Natomiast no, pytanie jest też po pierwsze, jak Władysław Kosiniak-Kamysz ocenia? Korzyści z jednego i drugiego rozwiązania, jak ocenia swoje szanse, jak ocenia reakcję własnego elektoratu, jak ocenia wiarygodność ewentualnego partnera. W postaci PiS, bo to jest też bardzo ważne. I tutaj Jarosław Kaczyński, no nie wiem, czy wygrywa z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk oczywiście też nie jest łatwym partnerem. Natomiast Jarosław Kaczyński to jest taki partner, że trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo za chwilę nóż może w plecach wylądować. No więc to, to jest też argument przeciwko temu, żeby taką koalicję zawiązywać. Dlatego ja bym dzisiaj powiedział, że szanse na koalicję PSL plus Zjednoczona Prawica oceniam tak na powiedzmy jakieś 15%. No, a reszta to, to raczej na to podstawowe rozwiązanie. To wróćmy może do tego podstawowego rozwiązania. I tak, my już kiedyś rozmawialiśmy o tej zmianie w podejściu do gospodarki prezentowanej przez Platformę Obywatelską i generalnie to środowisko, że tak naprawdę no nie wiadomo czego się po nich spodziewać. Korzenie niby liberalne, no ale obietnice zresztą w tej kampanii każdy widział jakie były. PSL trochę omówiliśmy, więc zapytam jeszcze o tę trzecią drogę. Pojawiały się takie głosy, że to jest wręcz partia neoliberalna. Gdzieś tam z lewej strony, oczywiście, padały. Czy pan w to wierzy, że to może okazać się taka formacja, taka wprost prorynkowa? Nie, nie widzę takich oznak. Raczej widzę, że przede wszystkim w ogóle pamiętajmy, bo cały czas pan używa określenia trzecia droga. Pamiętajmy, że to są dwie partie. Nie jest jeszcze do końca pewne, czy one będą obie tworzyć wspólny klub w Sejmie. Pojawiły się takie. Stwierdzenia ze strony zwłaszcza Polski 2050, że nawet jak będą dwa kluby, to będzie umowa federacyjna, no ale widać, że tutaj nie ma takiej decyzji kierunkowej, czy dalej iść razem, być może nawet w kierunku zjednoczenia w jedną partię, czy, czy jednak iść osobno. Więc pierwsza kwestia to jest to, że to są dwie partie. Ja bym to tutaj dosyć mocno oddzielił, dlatego że ich korzenie, proweniencja, nastawienie też są różne. PSL takie akcenty wolnorynkowe trochę u siebie przemycało od lat. Oczywiście trudno powiedzieć, żeby to była partia liberalna, ale tam to było widać trochę. Polska 2050, co to jest, to tak naprawdę nikt nie wie. No to jest jakiś twór, który. Niby ma być gdzieś w centrum, ale właściwie to jest jakiś taki zlepek postulatów mocno z lewej strony, trochę z, te, z tego pola liberalnego, światopoglądowo coś tam rzeczywiście z pola liberalnego gospodarczego ale tak bez przesady ja nie jestem w stanie odczytać ideowego rysu Polski 2050, nadal, mimo że mamy za sobą całą kampanię, no i już wybory. Jeżeli chodzi o PSL, to to jest trochę z PSL-em, to jest trochę tak jak z tymi pisarzami młodymi czy sportowcami, co mają tam pod 40 i ciągle się dobrze zapowiadają. Ciągle się o nich mówi, że młody i się dobrze zapowiada. To znaczy, powiedziałbym, że PSL ma potencjał na taką sensowną partię y, mieszczańską, nawet właśnie nie kon... znaczy, oczywiście z tym skrzydłem chłopskim cały czas, ale mieszczańską, czy partię klasy średniej. Tylko, jakby cały czas się bał wykonać tego kroku, który by go przeniósł z tej, z tej, z tej pozycji partii typowo chłopskiej, właśnie do pozycji takiej partii m, trzeciego wyboru czy tam partii centrum właśnie dla klasy średniej. Trochę Władysław Kosiniak-Kamysz to nowe PSL od momentu, kiedy właśnie to się nazywa nowe PSL próbował tak pokierować i myślę, że on ma takie ambicje. Natomiast no, to jest partia, która obrosła różnego rodzaju działaczami, bardzo mocno obrosła na szczeblu lokalnym, z nimi się też trzeba liczyć. No to raczej często nie są tacy przekonani wolnorynkowcy. Natomiast jakbym miał wskazywać... Jakby, kto jest najmniej szkodliwy w tym nowym zestawie, ewentualnie, to chyba bym wskazał na PSL z różnych powodów. Mówię tu o szkodliwości nie tylko jeżeli chodzi o gospodarkę, ale mówię tu też o szkodliwości takiej światopoglądowej, bo to jednak mimo wszystko się gdzieś tam łączy. Tak, tak, oczywiście chodziło mi właśnie głównie o Polskę 2050. Widzi pan, sam zwracałem niektórym znajomym uwagę, że Szymon Hołownia, no nie, to nie ma tam 14 czy 15%, bo to jest w tym PSL, a sam ten błąd popełniłem. Tak to działa trochę. Yy, idźmy dalej. Czy uważa Pan, że konfederacja, no, ma klub, jaki ma, niespełna 20-osobowy, będzie w stanie realnie wpływać na polską politykę? No bo w poprzedniej kadencji trochę im się tam udawało, na przykład jeśli chodzi o kwestie związane z lockdownami. Yy, no, generalnie mogą pewne sprawy, jak to się mówi, rozdmuchiwać. Nie, uważam, że, że nie na pewno nie w sensie faktycznym, bo szansą dla konfederacji było już wspomniałem o tym, to, że będzie języczkiem uwagi i jeszcze poza taką większością blokującą, która mogła zablokować um, uchwalenie wotum zaufania dla nowego rządu, czy to z jednej czy z drugiej strony, konfederacja miała jeszcze drugą szansę, która też okazała się niestety niezrealizowana, czyli mogła być jeszcze tą siłą, która Dawałaby możliwość obalenia prezydenckiego weta. W układzie, kiedy rządzi do niedawna opozycja, ale ma prezydenta z przeciwnej strony, oczywiście miałoby to swoją bardzo wysoką wartość, bo nie ma przecież wątpliwości, że pan prezydent będzie wetował wszystkie istotne ze swojego punktu widzenia ustawy. No, i wtedy Konfederacja mogłaby w zamian za jakieś konkretne bardzo koncesje zaoferować swoje głosy, żeby takie weto obalić. Ale nie ma wystarczającej liczby głosów, więc nawet to się nie sprawdziło. Tak jak powiedziałem, to będzie formacja recenzencka, i niestety ja uważam, że to jest pewien regres w stosunku do takiej normalnej drogi rozwoju. Dlatego że każde ugrupowanie, żeby się rozwijać i żeby rosnąć w siłę, musi przechodzić pewne etapy. Ten pierwszy etap konfederacja przeszła dosyć dobrze, to znaczy nie dała się rozbić, przetrwała prawie w takim samym kształcie, w jakim weszła do Sejmu. Jeżeli były tam jakieś wyjścia z konfederacji, no myślę tutaj o Wolnościowcach, to one nie były też na zasadzie przejęcia przez inne ugrupowanie. Artur Dziambor dołączył tam do listy trzeciej drogi dopiero w trakcie kampanii, więc tego też nie liczę. Także pierwszy etap właśnie tej partii recenzenckiej w opozycji. Został zaliczony bardzo dobrze. No, ale potem, niestety, okazało się, że nie ma dobrego planu na kampanię. No i teraz konfederacja z malutkim wzmocnieniem, to znaczy jest klub zamiast koła, ląduje właściwie na tym samym etapie, a to już powinno być oczko wyżej. Ja uważam, że w takiej sytuacji to jest faktyczny regres, jednak, i mimo, mimo że jest tych siedmiu posłów więcej, no i klub zamiast koła, i uważam, że bardzo trudno będzie Konfederacji ugruntowywać nadal czy wzmacniać swoją pozycję w takich okolicznościach. Zwłaszcza gdyby to miała być pełna kadencja Sejmu. Więc no, ja bym tutaj niestety uwzględniał dosyć poważnie taki wariant, że to może być ostatnia nawet kadencja Konfederacji. Oczywiście jeszcze zależy od, to w dużej mierze od tego, jak pójdą jej Wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie mówię tu o samorządowych, a o samorządowych nie mówię dlatego, że samorządowe wymagają obsadzenia ogromnej liczby miejsc na listach. I skoro Konfederacja miała ewidentny problem nawet z obsadzeniem list w okręgach do Sejmu no o Senacie to już w ogóle nie wspominam, bo nie w każdym okręgu senackim miała swojego kandydata, no to cóż dopiero mówić o wyborach samorządowych. To niestety jest wielka słabość struktur terenowych Konfederacji. Tam po prostu nie będzie kandydatów, żeby obsadzić listy i do sejmików, do, do rad gmin, do rad powiatów, yy, wystawić kandydatów na, na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Yy, oczywiście w paru miejscach mogą próbować, ale myślę, że, że, że to raczej się nie skończy wielkim sukcesem. Więc zostają wybory do Parlamentu Europejskiego. No to to jest jeszcze jakaś szansa. Gdyby tutaj Konfederacji udało się chociaż kilka mandatów zdobyć, tak, żeby to nie był jeden przedstawiciel, ale powiedzmy trzech czy czterech, no pięciu, to już w ogóle by był wielki sukces, gigantyczny. No to jeszcze wtedy by to jakoś ją wzmocniło. Natomiast no to są trudne wybory. Wybory do Parlamentu Europejskiego są bardzo trudne i, i myślę, że Konfederacja nie dostała pozytywnego impulsu w tych wyborach, który by pozwolił jej z takim pewnym, Dobrym rozpędem przejść do tych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tak, no to się zgadza. Każdy zorientowany wie, że wybory samorządowe dla tego środowiska od zawsze były bardzo trudne, bo tak jak pan powiedział, no po prostu tutaj potrzeba wręcz dziesiątki tysięcy kandydatów w całej Polsce, co dla małych, rosnących partii jest, jest właśnie trudne. To pociągnę może jeszcze ten wątek konfederacji, bo też dzieje się tam, można powiedzieć, dużo w ostatnich dniach, już tych dniach po wyborach. Otóż widzimy w mediach tę awanturę związaną z prezesem Januszem Korwin-Mikkiem. Natomiast, no właśnie, czy pan się podpisze pod takim stwierdzeniem, że wszystkiemu winny jest Korwin? Bo są ludzie, którzy tak twierdzą. Nie podpiszę się pod stwierdzeniem, że wszystkiemu winny jest Korwin. Podpiszę się pod stwierdzeniem, że jest absolutnie współwinny temu, co się wydarzyło. Dlaczego jest współwinny? No, niektórzy powiedzą tak, i widziałem takie opinie, ale przecież wszyscy wiedzieli, jaki, jaki jest Korwin. No, nie, nie wiedzieli wszyscy, dlatego że Konfederacja nabrała połowę w tym szczytowym momencie, nabrała połowę swoich wyborców, tych, którzy potem odeszli od niej, spośród ludzi, którzy prawdopodobnie tego środowiska specjalnie nie znali. To byli nowi wyborcy, można powiedzieć, że w jakiejś mierze przypadkowi, skuszeni różnymi wątkami jej programu, dla których Wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego, z którymi dopiero wtedy zaczęli się prawdopodobnie zapoznawać, mogły być po prostu szokujące. A Janusz Korwin-Mikke ma taką tendencję, jak wiemy wszyscy, którzy go znamy od lat, że lubi sobie tak zaszokować. A to coś o pedofilii, a to coś o kobietach, a to tam jeszcze coś innego. I tutaj też bardzo mocno bym podkreślił. Że ja nie wrzucam do jednego worka Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna. Wiele osób to robi w swoich komentarzach dotyczących sytuacji kampanijnej, przedwyborczej i efektu konfederacji, ale ja nie, dlatego że uważam, że dorobek tych dwóch osób jest zupełnie inny. Grzegorz Braun ma na swoim koncie konkretny dorobek. Jego można oceniać jako polityka bardzo kontrowersyjnego, można też stwierdzić, że. On niósł ze sobą pewne ryzyko, że też był jakimś tam obciążeniem dla Konfederacji, ale w jego przypadku to są interwencje poselskie z okresu COVID-u, to są kontrole z okresu COVID-u, to jest wstawianie się za konkretnymi osobami to jest bardzo duża aktywność poselska. Janusz Korwin-Mikke, jego cały dorobek to, jest, to są te to jego wypowiedzi kontrowersyjne On nic nie zrobił. To jest moim zdaniem no w tym momencie już wyłącznie obciążenie. Więc ja bym kompletnie nie traktował tych dwóch osób jednakowo. Uważam wręcz, że Grzegorz Brown został za bardzo schowany. Ja nie mówię, że na, powinien być w kampanii wyeksponowany, ale myślę, że można go było jakoś wykorzystać trochę lepiej. Natomiast też charakterystyczne i znamienne jest to, że Grzegorz Brown podporządkował się, ponieważ przestał się odzywać w ostatniej fazie kampanii. Podczas kiedy Janusz Korwin-Mikke się nie podporządkował, nie przestał się odzywać. No i to skutki też przyniosło. Oczywiście powtarzam, na pewno to nie była jedyna przyczyna, tych przyczyn było znacznie więcej. Natomiast była to jedna z przyczyn. I muszę powiedzieć, że ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego Janusz korwin dostał w ogóle miejsce na liście. Przecież on został zastąpiony przez Sławomira Mencena. Sławomir Mencen zajął jego miejsce jako prezes partii, która potem zmieniła nazwę na Nowa Nadzieja. Więc jakby. Korwin miał swojego następcę, i w tym momencie powinien się znaleźć na emeryturze. Powinien zostać przed wyborami odpowiednio wcześnie pożegnany ze wszystkimi honorami. Absolutnie, jako tu ojciec założyciel, oczywiście, pani Januszu, jesteśmy wdzięczni, ściskamy dłoń, proszę bardzo, a teraz na zasłużony odpoczynek. I tak się to powinno było skończyć. Dlaczego pozwolono, Januszowi korwin kandydować, i wszystkie te jego wypowiedzi szły na konto Konfederacji przed wyborami? Nie wiem, nie znam tych mechanizmów wewnątrzkonfederacyjnych wystarczająco dobrze, natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że był to olbrzymi błąd. Dobrze. Jeszcze dopytam o pozostałe przyczyny słabego wyniku konfederacji. Bo no tutaj dużo mówiliśmy kwestii związanych właśnie z postaciami takimi jak prezes Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun. Natomiast wiele osób wytyka liczne inne błędy. Czy pan też dostrzega liczne błędy? Tak. Napisałem o tym tekst zresztą na naszym portalu tygodnikowym do rzeczy. i tych błędów wymieniłem tam hasłowo co najmniej kilka, więc tutaj też bardzo skrótowo je wymienię, tylko jako hasła. Po pierwsze, złe zaplanowanie kampanii, czyli brak planu na to, co robić po przedstawieniu programu, przedstawieniu programu znacznie wcześniej niż zrobiły to inne partie. Po drugie, słaby, moim zdaniem, i powtarzalny, a zżerający mnóstwo pieniędzy format Mencen i Bosak na żywo. Uważam, że to był jeden z największych błędów, ponieważ spotkania z wyborcami Robi się niestety w tradycyjny sposób, znacznie mniej efektowny, ale taki, gdzie się po prostu ludzi zaprasza do jakiejś zapyziałej salki, gdzieś na prowincji i się z nimi gada. Tego się nie da zrobić inaczej, a tam to były takie gwiazdorskie występy jak stand-up komediowy. I chyba wejdę, zdanie, wejdę mniej... panu w słowo, i chyba ważne jest jednak, żeby otworzyć to dla mediów, bo to nie było otwarte dla mediów, jeśli, jeśli kojarzę. No, nie było, nie było, nie no było tak, nagry... znaczy inaczej, może nie było nagrywane, nie było puszczane na internet i tak dalej. Tak, no to, to pewnie też. Po trzecie, myślę, że dużym problemem była obsada list. No wiem od polityków Konfederacji, z którymi rozmawiałem, że mieli z tym problem, no ale nie wiem, czy to ich tłumaczy. Znaczy tam było, tam rzeczywiście były, jak to nazwał uroczo Dobromir Sośnierz, pokemony z jednej strony, a z drugiej strony brakowało rozpoznawalnych nazwisk, które by na tym centralnym poziomie pociągnęły przynajmniej część tych list, poza oczywiście osobami, które były już w Sejmie, no ale... To było 11 osób, więc słabo to wyglądało. No i o tym, o, tym, o tej kwestii Janusza korwin już wspominałem. No i wreszcie taka bardzo strategiczna sprawa, czyli myślę, że Konfederacja, Konfederacji się nie udało wykonać tego bardzo trudnego tańca na linie. I rzeczywiście to jest bardzo trudne, więc nawet no nie, może. Nie uznawałbym tego za gigantyczny zarzut, ale jednak się nie udało. Pomiędzy swoimi twardymi, tradycyjnymi wyborcami, a tymi nowymi wyborcami. Trzeba było mieć na to plan, trzeba było to przewidzieć, że będzie konieczne takie balansowanie. Z jednej strony trzeba będzie zaspokajać tych, którzy oczekują pewnego radykalizmu, z drugiej strony nie będzie można wystraszyć tych, którzy oczekiwali bardziej wygładzonej po prostu. Jednoznacznie liberalnej partii, ale niczego ponadto. No, być może trzeba było z niektórych akcentów w kampanii zrezygnować, może rzeczywiście trzeba było jakoś inaczej rozłożyć wątki dotyczące kwestii światopoglądowych, nie wiem, to jest na jakąś tam głębszą naradę, burzę mózgów i tak dalej. Natomiast ja, jako publicysta, uważam, że to się po prostu nie udało. O tym, że taki, taki Trudny taniec, Konfederacja będzie musiała wykonywać. Mówiłem już na samym początku kampanii wiedziałem, że to będzie trudne, no, okazało się, że, że niestety nie sprawdziło się. To na koniec jeszcze zapytam w kontekście Konfederacji, co sądzi Pan o takim poglądzie, że właśnie błędem była próba przejścia na pozycje trochę bardziej centrowe, tylko właśnie trzeba było iść twardo na prawo. No, bo na przykład Polska jest jedna, odebrała prawie 1,5%. I niektórzy wskazują, że to nie stało się przypadkiem, bo właśnie Konfederacja porzuciła twardą, mocną retorykę. Tak, teza, teza Tomka Somera, znam ją oczywiście, bo Tomek sam ją wyłuszczał swego czasu, nawet ubierając to w takie barwne, barwne wywody, że więcej o jedzeniu psów trzeba było, właśnie mówić. No nie, ja się z tym nie zgadzam. To znaczy, w ogóle problem Konfederacji polegał chyba na tym, że ona bardzo dużo pieniędzy wydała na pewne bardzo efektowne mm, zabiegi kampanijne, a nie zostawiła sobie pieniędzy na badania. Badania w kampanii są podstawą, one powinny być wykonywane regularnie. Największe partie, oczywiście, miały pieniądze na to, żeby badać praktycznie codziennie. No, jak się okazuje, w przypadku Pisu to się też nie do końca sprawdziło. Natomiast Konfederacja powinna była badać nastawienie swojego elektoratu i jego kompozycję czyli ile jest tych osób, które porzucą Konfederację, czy mają skłonność do porzucenia Konfederacji w wyniku złagodzenia retoryki, a ile jest takich osób, które brak złagodzenia retoryki może zrazić. Gdyby były regularnie robione takie badania, a mam informację, że ich po prostu nie było, to być może łatwiej byłoby uchwycić ten y, balans pomiędzy tymi dwoma grupami. Natomiast nie, ja jestem przekonany, że gdyby Konfederacja poszła w taką, powiedziałbym, tradycyjną, w cudzysłowie, uperowską stronę, czyli właśnie postawiła na to, znów w cudzysłowie, jedzenie psów, to byśmy mieli, też Konfederacja by odnotowała wtedy wynik nie na poziomie 7 z kawałkiem, tylko to by było, nie wiem, no może 5,5, może 6. To, to, to by moim zdaniem była całkowicie błędna droga. No cóż, wydaje mi się, że wszystko wiemy, a mówię tak dlatego, że na razie jest tyle znaków zapytania, więc trudno cokolwiek więcej wywnioskować. Trzeba po prostu poczekać na rozwój sytuacji. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia. Jeśli chcesz, żeby twoja firma została partnerem kanału, nam zależy lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.